Pani Romani, mam takie pierwsze pytanie, które jest może trochę nie na miejscu, ale chciałam się dowiedzieć, właściwie chciałam, żeby Pan publiczności nakreślił, w jakich okolicznościach losy Pana rodziny, w sensie takich drobnych wątków biograficznych, zetknęły się z Leopoldem Tyrmandem. Straszne wątki biograficzne, dobrze. To jest trochę związane z tym zeszytem, który tu ze sobą przyniosłem. To jest zeszyt mojego ojca, w którym pisał sobie, jakby to powiedzieć, takie pierwsze szkice do jazzowych wystąpień podczas koncertów, które prowadził. Znalazłem tutaj zaczątki tego, co potem musiało zostać przedstawione cenzurze dla wszystkich, no przynajmniej dla części, to jest w ogóle opowieść o żelaznym wilku. No ale tu jest na przykład tak, no i muszę parę słów skierować do profesora, doktora jazzologii stosowanej Leopolda Tyrmanda, który zasiada na widowni. Ojciec rzeczywiście prowadził tych koncertów bardzo dużo. Ja miałem takie dziwne zetknięcie po latach z tym interesem, ponieważ podczas prowadzenia jednej z audycji jazzowych w Trójce zadzwonił do mnie jakiś pan, który powiedział, że był na takim koncercie w Krakowie, podczas którego doszło do pewnych takich dziwnych wydarzeń. I rzeczywiście po latach jeszcze Andrzej Trzaskowski, siedząc na chałupiańskiej plaży, przypomniał sobie ten koncert. A mianowicie chodziło tam o to, że to był taki turniej jazzowy, dokładnie taka nazwa. Niedawno zresztą Dudusiowi Matuszkiewiczowi zaniosłem plakat i program z tego spotkania, w którym wystąpiły zespoły z Warszawy, z Krakowa, z Łodzi i ze Stalinogrodu. No i ojcu jakoś ten Stalinogród nie chciał przejść przez gardło. Raz rąbnął Katowice. Pojawił się czynnik w międzyczasie grania i czynnik dopadł ojca tam na zapleczu i powiedział, że jednak Edward Ziewański, obywatel zresztą, powiedział to słowo, którego nie użył. No ojciec w drugiej części znowu do, w ramach tego turnieju zaprosił zespół, który reprezentował Stalinogród, ale powiedział ze stolicy polskiego z czarnego złota. Znowu ten Stalinogród nie padł. Oczywiście to jest wszystko dziś wydaje się śmieszne, natomiast rzeczywiście tak było. Dotyczyło to także po latach kabaretu Dudek, że tekst, który miał być wykonany na scenie, musiał uzyskać stempelek cenzury. Ale jeżeli na przykład uzyskał w Warszawie, to wcale nie znaczyło, że można już ten tekst wypowiedzieć w Gdańsku. Był taki słynny tekst Wiesia Gołasa, którego on w Gdańsku nigdy powiedzieć nie mógł. Mówię o tym nie dlatego, żeby epatować, no ale trudno, tak po prostu jest, że mnie się zdarzyło nosić to nazwisko, jak przed laty Adam Kretschmar powiedział, że my już nie mamy właściwie sprawy związanych z nazwiskiem, tylko musimy pracować na imię. Więc ja mogę się przyznać, tak, poznałem Leopolda Tyrmanda, jak miałem 10 miesięcy, jest takie zdjęcie, gdzie są Państwo Przyborowie, Wasoscy, Leopold Tyrmand, moja mama, mój tata i ja w wózeczku. Jeszcze jest Kot Przybora, jeszcze jest Grzesiek Wasowski, no i to koniec. Poznałem Leopolda Tyrmanda. I to wszystko. Natomiast po latach właśnie były takie dziwne sytuacje, kiedy zadzwonił do mnie ten pan, był pamiętam z Tarnowa, i powiedział, że byłem na tym koncercie w Krakowie, w którym potem wszyscy mówili, że właśnie pana ojciec jednak nie użył nazwy Stalinogród. No i opowieść do tego Trzaskowskiego, Dudusia Matuszkiewicza, Andrzeja Kurlewicza, jak te koncerty w ogóle wyglądały. I rzeczywiście był taki krótki moment, kiedy nie trzeba było konferansjerki tych koncertów zanosić do cenzury. No mniej więcej trwało rok, rok z kawałkiem. Natomiast później już bez tego obyczaju obejść się nie mogło. Zresztą potem ojciec wrócił do teatru, mniej występował na estradzie. Takie są to moje początki. Z tym, że po latach ściągnąłem złego, wychodząc gdzieś, miałem jakąś przerwę, pamiętam, potem miałem pójść na tenisa. No i to było niedaleko teatru Ateneum, Jaracza. Tam często lubiłem przychodzić, bo to teatr rodzinny dla nas. No i zamiast pójść na tego tenisa, zacząłem tego złego czytać. No i do wieczora już czytałem. Potem już nie było światła, więc wróciłem do domu, a z tenisa nic nie wyszło.
I po latach ten zły do mnie powrócił w tak dziwnym momencie, ponieważ chciałem, pisałem właściwie adaptację złego na scenę. I gdzieś to, co w tej książce się znalazło, pojawiło się. A ponieważ ja mam alergię na takie sytuacje, kiedy dzisiaj po latach pojawiają się różni ludzie, którzy lepiej wiedzą. Oni mówią za zmarłego twórcę, reżysera, aktora. A ja, pisząc te moje książki o kabarecie, o ludziach z tamtego czasu, wiem doskonale, że to, co im jest dzisiaj często przypisywane, albo ci niektórzy żyjący mówią o sobie, to nie do końca tak wyglądało. Dlatego założeniem tego mojego W cieniu złego była jakby takie, no nie wiem, no moje memento, żeby też się w ogóle nie za bardzo w tych interpretacjach posuwać do przodu, czy za daleko raczej, że według mnie Leopold Tyrmand, pisząc złego, nie pisząc o tym, o czym nie mógł pisać, właśnie o tym napisał. Poproszę o dookreślenie, ponieważ nazywa pan swoją książkę rodzajem fatamorgany. Chcielibyśmy oczywiście zapytać o plany i o to, jak pan ocenia ten proceder fałszowania planów miasta w Warszawie i jak można sobie z tym poradzić, ale już pan o tym nieco powiedział. Całe szczęście, że do niektórych realizacji planów nie doszło. Ja nie mogę zapomnieć takiej, to była tajna wyprawa, bo tego nie wolno było pokazywać, ale nasi profesorowie, niektórzy przynajmniej, byli wobec nas bardzo uczciwi i chcieli nam pokazać, co się mogło stać z Warszawą. Proszę w tej chwili wyobrazić sobie, że stajemy na Placu Trzech Krzyży i przesuwamy się w kierunku Ronda z Palmą. Ulica Nowy Świat biegnie po takim delikatnym łuku. Więc przechodzimy kilkadziesiąt metrów w kierunku Foksal i już nawet zobaczymy wlot na krakowskie przedmieście. No a po prawej naszej stronie jest elewacja ciągnących się kamieniczek. A tego miało nie być. Ponieważ należało się otworzyć na wschód, to wszystko miało być wyburzone i tam miał stać, co prawda mniejszy niż w Pradze, ale jednak pomnik Stalina. Nie 25 metrów, ale tylko 18. I podobnie zresztą było z tą wschodnią elewacją rynku Starego Miasta. Towarzysze stwierdzili, że to jest niepotrzebne, że trzeba się na wschód otworzyć. No ale jak się dowiedział o tym profesor Bogusławski, profesor Zachwatowicz, bo oni we dwóch działali bardzo sprawnie, to przez całą noc poprosili robotników, żeby przynajmniej parter, wejścia wybudowali. A następnego dnia zatwierdzał to towarzysz prezydent, agent NKWD Bierut, przyjechał, zobaczył, a skoro robotnicy zbudowali, to nie będziemy tego ruszyć. No ale kilka dni później była kolejna odsłona, takie spotkanie też w sprawie tego Starego Miasta. No i mury tam wzniesiono, odrestaurowano. Więc padło takie stwierdzenie, że te mury należałoby jednak zburzyć, bo to profesor Zachwatowicz wtedy powiedział słynne zdanie, wspaniale, wtedy odsłonią się kościoły, wszystko będzie widać. Towarzysze nie wrócili do tematu. Co prawda na pomniejszym, takim sarposko-partyjnym spotkaniu ktoś rzucił hasło, że no może coś jest na rzeczy z tymi murami, tam aleja z drzew, taka podwójna, taki szpaler drzew. Profesor Zachwatowicz znowu. Tak, to znakomity pomysł. Mussolini tak zrobił w Rzymie i to była taka aleja szczytu faszystowskiego, tak. No też nie wrócono do tematu. Także wiele rzeczy nam groziło.